Cześć, Ernest! Zaszła mała zmiana planów. Start festiwalu zimy został przeniesiony na dzisiaj, a do tego do gry weszła aktualizacja sprzętową techniczną. Do pobrania, przynajmniej u mnie, było 0,5 GB danych. Te 0,5 GB danych skrywa kilka nowych informacji na temat Gwiezdnych Wojen i nowych skinów. Zacznijmy od Festiwalu Zimy. Sezon prezentów czas zacząć. W grze już jest dostępna misja Festiwalu Zimy. Do zrobienia dzisiaj mamy pierwsze łatwe wyzwanie. Pamiętajcie, że wyzwania będą odblokowywane po kolei przez 14 dni. I podkreślam jeszcze raz to, że nie musicie robić wyzwań w dniu, w którym wyjdą. Czyli na przykład 3 dnia Festiwalu Zimy, dalej będziecie mogli zrobić wyzwanie 1 dnia. I tak dalej. Najważniejszą częścią tego wydarzenia jest nowa chatka, którą możemy odwiedzić z poziomu menu gry. Została dodana oddzielna zakładka specjalna na Festiwal Zimy. Tutaj możemy odwiedzić Łamorzecha. W tym miejscu będzie kilka prostych wyzwań do zrobienia. Jak na przykład to wyzwanie ze skarpetą, które polega na tym, że musimy taką skarpetę otworzyć. Poza tym, możemy tutaj wejść w interakcję z wieloma rzeczami. I skrywa się tutaj wiele ciekawostek. Myślę, że to dobra opcja na zabicie czasu, gdy gra nam szuka meczu. Między innymi, możemy poprosić ducha saksofonisty, aby nam zagrał. Zaraz, co? Teraz prezenty! Prezenty działają tak, że każdego dnia możemy otworzyć jeden prezent, więc pamiętajcie, aby codziennie wracać do gry. Ale spokojnie, dni się naliczają. To oznacza, że ostatniego dnia, 7 stycznia, możecie wejść do gry i otworzyć wszystkie prezenty naraz. Ja na przykład otworzyłem ten prezent, ponieważ ma ciekawy kształt. I dostałem lotny Millennium Falcon. Tak, za darmo. W lewym górnym rogu jest zegar, który nam daje znać, kiedy minie cały dzień. Nie wiemy jeszcze, co kryje który prezent, ale przypuszczam, że te wysokie pudełka skrywają zbieraki. Za zaglądanie do skarpety codziennie otrzymujemy wyzwania. Jak widać, niektóre nagrody się zmieniły, a pierwsze wyzwanie otrzymało drugi etap. Ta broń to po prostu wyrzutnia śnieżek, która jest w grze. Aby odblokować te wyzwania, przeszukajcie skarpetę. A jeśli chodzi o broń, to na pole walki dzisiaj wróciła dubeltówka. Oto lista broni, które wrócą na pole walki, po kolei. A w samej grze jest nowy, świąteczny bus bojowy. W sumie to stary, kto wie, ten wie. W temacie trybów okresowych powróciły Zone Warsy. Są tu dostępne kompletnie nowe mapy. Ale uwaga, usunięto plac zabaw. Znaczy nie do końca, ale to za moment. Plac zabaw został zastąpiony przez nowy tryb laboratorium. W lobby do 16 osób możemy stworzyć własny, niestandardowy mecz na wyspie Battle Royale. Przed startem można ustalić pulę broni i różne inne aspekty rozgrywki. Po wejściu do gry, do dyspozycji jest cała wyspa Battle Royale. Centrum w tym trybie to wyspa startowa, gdzie są portale do różnych miejscówek na głównej wyspie. Tam można znaleźć broń jak w klasycznych trybach. Tak samo jak to było z placem zabaw, można rozpocząć grę z randomami, ale w tym przypadku gra zaczyna się na ustawieniach domyślnych i trzeba namówić wszystkich, gdzie iść na jakieś walki lub zabawy. A jeśli chodzi o plac zabaw, to dalej jest w grze. Aby zacząć plac zabaw z randomami, trzeba wybrać tryb kreatywny. I tutaj jest opcja graj. Ta opcja przeniesie was do lobby z randomami. I tak samo jak kiedyś, można wpisać swój kod na mapę. W temacie skinów to coś dziwnego dzieje się z białym stylem Billy 8. Po zagraniu kilku meczów tym skinem, infekuje go wirus. Im więcej nim gramy, tym fajniejszy się staje. Po jakimś czasie ten skin staje się w całości czarno-czerwony. I szczerze mówiąc, to bardzo mi się to podoba. To będzie prawdopodobnie wyjaśnione w fabule tego sezonu. Nie znamy jeszcze odpowiedzi na pytanie, co się dzieje z tą postacią, ale chyba na ten nowy styl nie narzekacie. Teraz Gwiezdne Wojny. Wraz z dzisiejszą aktualizacją do pliku gry trafiło kilka nowych skinów o tej tematyce. Do sklepu za Fodolce wejdzie zestaw zbieraków. Będzie on zawierał zbierak szturmowca, Rey oraz ten oto nowy zbierak, który, jeśli się nie mylę, jest do Kylo Rena. Ten mini pakiet powinien być w okazyjnej cenie za Fodolce i dodatkowo przeceniony dla tych, którzy posiadają już któryś z tych zbieraków. Do zestawu Zori Bliss została dodana lotnia Y-Wing. Poza tym okazało się, że nowy pakiet Polarnych Legend wejdzie 23 grudnia do sklepu za prawdziwe pieniądze, a do tego w tym pakiecie będzie też elf. Przypuszczam, że ci, co już mają elfa i kupią ten pakiet, otrzymają Fodolce. Nie wiemy, czy elf wejdzie też do sklepu za Fodolce. Nic nie wyklucza takiej opcji. Na pewno będzie w tym oto właśnie pakiecie. Ile ten pakiet będzie kosztował? Około 80 zł. Na koniec, roczny pakiet skinów. Do plików gry zostało też dodane takie oto zdjęcie.
No, może jednak Epic Games wprowadzi to do gry. Roczny pakiet skinów polegałby na tym, że w cenie 7800 VD moglibyśmy kupić pakiet skinów. Co sezon w 2020 roku posiadacz takiego pakietu otrzymywałby kilka dodatkowych skinów oraz 25% uzupełnienia karnetu bojowego, w którym wyjdzie. Można to nazwać rozszerzeniem do karnetów bojowych Fortnite. Co ciekawe, do plików gry dodano nawet grafikę jakości przedmiotów z rocznego pakietu skinów. W szafce te skiny miałyby takie oto tło. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.